jednak już pojawia się od galerii. Tam chyba przygotowany jest na niego taco, ta bomba, no chyba ktoś się musi rozbrajać, ale jednak Device nie daje sobie rady. I Glaive jak na razie zabija Colda, Glaive jeszcze fraguje Fallena. Czy taco broi tę bombę, czy Fer to robi? Chyba jednak to zawodnicy SK Gaming. Jednak nie, jednak fenomenalna końcówka w wykonaniu Glaive'a. Sekundę przed końcem, no i na jedynkach schowany Ultimatic. Czy on dostanie z tego digla? Zobaczmy, wciąż jeszcze nie zauważony, ten wciąż w smoku schowany z pistoletem wyciągniętym. No i pytanie, czy Taco zdoła go tutaj zauważyć. Wciąż czekamy na to, aż ten smoke opadnie. No jednak Ultimatic to wygrywa! Niesamowite, jak on to zrobił z tym USP? Teraz wszystko w rękach JW. Ten cały czas cierpliwie leci flash, ale leci również celny strzał od JW. Raz jeszcze ten sam zawodnik i Guardian zostaje sam. Dwóch na jednego mieliśmy, ale tutaj jeden na jednego i Guardian, który broi bombę na raz. Jeszcze chwila, jednak JW daje sobie radę. Jeden flash, Guardian wcelowany i czy to będzie sprawdzenie pozycji? Dotyka Olof bomby, flusza pewne wyjście. I czy będzie kolejny ace, czy będzie kolejna dogrywka? Guardian tylko z flashem, Guardian kontra flusza. Poobijany bardzo mocno sniper, flusza z kolejnym ace'em. Zostaje tylko Guardian, 5 na 1, ta obrona Fnatic w tej rundzie działa. Guardian, jeszcze celny strzał, no Fnatic bardzo ryzykownie, chyba chcieli wyjść całym zespołem po snajpera. Guardian, kolejny oddany strzał, Guardian po raz trzeci! I co się dzieje w tej rundzie? Fnatic może to przegrać na własne życzenie. Golden po prawej stronie, Guardian po raz czwarty! I czy to się dzieje naprawdę? Grims też jest zdezorientowany, gdzie jest schowany Guardian? Teraz cały spory kibicuje Słowakowi, żeby ten ugrał tę sytuację 5 na 1. I trzeba przyznać, że Guardian jest coraz bliżej. Grims już pod dom sajtem. Guardian kolejny celny strzał! I to jest 5 na 1!